Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, no właśnie, z Markiem to pewnie jeszcze zrobi oddzielne jakieś spotkanie odnośnie tego, na czym polega praca w kościele chrześcijan baptystów. Ale Marku, powiedz, co dzisiaj do nas przyjechało i po co to? Już patrzę, co przyjechało. Przyjechały Nowe Testamenty z psalmami. Jako że założeniem nas chrześcijan jest opieka, zarówno ta fizyczna, czyli pomoc bytowa, ogólnie sobie dopowiedzcie, co za tym stoi, ale to jest bardzo ważne i chrześcijanie nie mogą zapomnieć o tym, żeby obdarowywać słowem życia. Czyli oprócz tej nadziei przenocowania, nakarmienia, dajemy nadzieję, która powinna mieć możliwość doprowadzenia ludzi do wieczności, bez względu na sytuację, naszą czyjąkolwiek. Więc zadbaliśmy o to, żeby również Nowe Testamenty, Biblię, Biblię dla dzieci, traktaty chrześcijańskie również docierały do zborów, tam gdzie jest zainteresowanie. W związku z tym zapraszam, dzwońcie. Nie obiecuję, że będziemy dostarczać, raczej w waszym zakresie będziecie musieli to zrobić, ale w tej chwili przywieźliśmy 4000 Nowych Testamentów różnej wielkości i chcemy obdarowywać to naszych podopiecznych tak, żeby Królestwo Boże mogło się szerzyć, żeby była radość w kontrowersji czy jakby w stosunku do tego smutku, który naturalnie w ciele nam towarzyszy. No i to jest dobra nowina, którą chcemy się podzielić. Bądźcie błogosławieni. Dzięki, Marku. A może pomóc się jeszcze o tych, co odbiorą tę Biblię. Tak. Więc Panie, mamy tutaj trochę tego słowa, natchnionego słowa Boga o osobie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Modlimy się, żeby to słowo trafiło we właściwe ręce, ale do właściwej duszy również, żeby trafiło. Żeby kobiety, mężczyźni, dzieci byli nakarmieni Twoim słowem też. Żeby Twój lud nie zagonił się w fizycznej pomocy doczesnej. I bardzo się staramy, żeby wszystko było zrobione, ale też, Panie, daj nam taką gorliwość do tego, żebyśmy mogli z przekonaniem dzielić się Twoim słowem. I przez świadectwo, które już jest, i przez słowo pisane, natchnione słowo Boga również. Niech wielu ludzi, którzy otrzymają zasiew Twojego słowa, będzie zbawionych. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia. Dziękuję, Marku, bardzo. Proszę bardzo.